Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Zabuza, a to jest 10 odcinek serii Zagrajmy z Surą. Na początek, jak widać, wykonamy sobie misję na czwartą stronę pamiętnika, a więc udamy się do lochu małp średniego, czyli normalny, czyli średni. No i będziemy musieli iść aż na sam koniec. Po drodze spotkamy jeden pomnik, a na końcu będzie drugi, w którym znajduje się właśnie owa strona pamiętnika. Teraz na przyspieszeniu widać dokładnie drogę, jaką trzeba pokonać. Jakby ktoś jeszcze nie mógł się zorientować po tym, jak tu zobaczy, to odsyłam go do Wikipedii Metina. Tam może znaleźć pełną mapę, dokładnie jak przejść. No, a tutaj już właśnie dochodzimy do drugiego pomnika. Trochę sobie po drodze ich bijemy, bo nam zawadzają. Jesteśmy przy drugim pomniku. Dostajemy stronę, no i wracamy do Uriela. Uriel nam dziękuję. Przyprowuje jak zwykle stronę z pamiętnika. No i daje nam nagrodę. Oraz wyznacza kolejną misję na stronę pamiętnika. No, wpadła nam kulka. No, 2 miliony oraz pigułka magii. Okej. No, błogosławieństwo magii. Złe tłumaczenie widać jest. Dobra. Następnie udajemy się do kapitana, przyjąć misję i oddać to już wykonane. On informuje nas o tym, że na Kaima w drugiej wiosce wie coś o stronie z pamiętnika. A tutaj oddajemy sobie misję, którą już wykonałem, więc trzeba się dla kapitana. No, udajemy się do Nakajmy, który informuje nas o tym, że informacje możemy znaleźć zabijając best kapitanów. Więc zabijemy sobie jednego best kapitana tutaj dla właśnie przykładu. No i co jest ważne w tej misji, strona z pamiętnika tropi tylko po wbiciu 47 poziomu. Trzeba o tym pamiętać, jeżeli nam nie poleci, nigdy mi nie poleciała. Dobrze, teraz przechodzimy sobie do expienia. Pokaz, jak idzie mi exp w V1. Bijemy sobie trochę procentów. Ja w międzyczasie powiem trochę o dzisiejszym odcinku, bo jeszcze nie wspomniałem o tym. Dzisiaj będzie aż 10 poziomów, tak? Dobijemy 50 w dzisiejszym odcinku. Te czasem też, o, widać, padłem akurat. No, dobijemy sobie, jak już wspominałem, 50. Wykonamy sporo misji po drodze. Przejdźmy teraz właśnie do tego, co się dzieje tutaj. Po raz kolejny padłem, ale kulka już dobita, 50% mamy. Ale nie byłem zbyt zadowolony z tego, jak XP mi się w V1, postanowiłem wrócić jeszcze na bo. Więc tutaj już dobijanie kolejnego poziomu na bo. Udało mi się znaleźć tego łucznika, znaczy lura,
poprzednich odcinkach narzekałem na brak lurów w grze, ale udało mi się znaleźć jakiegoś, który mi pomógł dobijać, a tutaj taka niespodzianka, poleciało mi koziki na bo, jak sobie ekspiłem. No i po kolei dobijamy trochę tych kulek i leveli, będziemy dobijać tutaj. Teraz 50%, mamy już 42 i 50%, dajemy status int już wymaksowany, resztę dajemy w siłę. No już 42, 75%, idzie nam całkiem nieźle na tych bo. No, kolejnego lura miałem już innego. No akurat dobry dzień się trafił. Było parę tych osób, które chciały mi lurować. No i już wbijanie 43. Nie będę tutaj pokazywał, jak ekspiena, bo było to już pokazane w poprzednim odcinku pod tytułem Czarne Orki. No a tutaj jeszcze dropienie kamienia. Nie pokazałem, jak dropnął mi, bo nie nagrałem niestety. Ale oddanie mam, jak oddaję biologowi kamień. Nie pamiętam, chyba albo nie dropnąłem, albo kupiłem w mieście. Pokazałem tylko, jak tam trzeba sobie przeczytać. Tam się pojawia, żeby wydropić. No i odbieranie nagrody. Oczywiście sprawdzenie, czy wzrośnie nam ta szybkość poruszania się o 10 punktów. Jak widać, wzrosła. No i otworzymy sobie czerwoną szkatułkę. Blokujemy tutaj, żeby nam upadło. No i dłoń krytyka 5 razy. No, nie za specjalnie. Mam nadzieję na coś lepszego. No ale cóż, idziemy dalej ekspić. Wbijamy pierwszą kulkę na 43 poziomie. Kolejna kulka teraz będzie już na 43, czyli 50%. Status siłę 75%. Kolejny lur się znalazł. No i dopijanie levela 44, tak? Tak, 44. Teraz pierwsza kulka na 44. 50%, pita, dajemy siłę. No i 75%. No i 45, dobiliśmy sobie. No i czas na misję. Misja ta, którą aktualnie będziemy wykonywać, polega na zdobyciu łuku w trudnym lochu małp dla Yang Shina. Ozdobny łuk, który zgubił. Udało mi się go wydropić. Akurat było dość ciekawe to, bo poszedłem sobie na Lorda na sam koniec. Zabiłem pierwszą małpę, która mnie zaatakowała i na tym końcu oczywiście. I poleciał mi od razu łuk ozdobny. A tutaj jeszcze dobijanie właśnie procentów w trudnym lochu małp. Sobie tutaj dropiłem trochę tych medali. No i z powrotem wracamy oddać łuk. Yangxing jest pod wrażeniem, daje nam doświadczenie i 20 peleryn męstwa, które bardzo ciepło przyjmujemy ochotą. No i już dobicie levela u kapitana za wykonanie misji jakiejś tam, nie pamiętam jakiej to było misji. Chyba zabicie dowódców. Coś takiego. Za którą dostaje się pierścień języka. Przed chwilą było pierwsza kulka. No i misja dla kowala. Bierzemy misję też dla nauczyciela moc smoków. Oraz dla Son. Przyjmujemy sobie misję. Wykonamy teraz tę misję. Octavio też ma dla nas jakieś zlecenie.
Zlecenie polegające na znalezieniu rybaka. Oczywiście jeszcze woda Rim ma dla nas misję. No teraz będzie właśnie wykonał te wszystkie misje po drodze. Będzie dość dobrze widać tam, jak wpada mi trochę tego expa. No, znaleźliśmy rybaka. Ubijemy sobie Berę. Do misji dla Son, która polega na tym, żeby zdobyć cztery mapy. Mapy skarbów, które lecą z czterech bossów w M1. Bierzemy misję. Po prostu leciałem już, wykonywałem wszystkie na jeden raz te misje. To opowiem najpierw o misji dla Son. Właśnie polegała ona na zdobyciu czterech map skarbów. Lecą one z czterech bossów w M1, czyli z Twory, Bery, Tigrisa i jeszcze jeden jest, Lykosa. To są te cztery bossy. No i dostarczamy mu te mapy i misja jest praktycznie już wykonana. Kolejną, jaką wykonywałem, była misja dla Kowala. Musieliśmy tam rudę diamentum przynieść i on z tego nam wykonuje oszczepy dla Octavio. Kolejna była dla Vodarima, który chciał dowiedzieć się, czy biolog jest jego prawdziwym wujkiem. Musieliśmy tam polować na chyba deski pod świątynią. Tutaj właśnie aktualnie wykonuję sobie nie na desku, musieliśmy na orku wojownik polować. No i miałem akurat polowania na wysokich dręczycieli, to wykonywałem sobie tutaj dookoła świątyni. No i po drodze też zabiłem ork wojowników, którzy właśnie tam się tak respią mniej więcej na spotach, bo jeden właśnie na spot co tam minutę czy dwie, coś takiego się respi. No i tutaj właśnie ubijam sobie te dręczycieli, wszystko przyspieszyłem, bo bardzo długo to zajęło mi, ta misja była bardzo mozolna. I chyba to są właśnie wszystkie misje, które aktualnie wykonywałem. Nie wiem, chyba tak. Nie mogę teraz dokładnie spojrzeć, bo teraz... No teraz aktualnie wykonuję na ekranie misję z dręczycielami. Już tam kilka sztuk zostało. No, z desek leciało mi też przy wykonywaniu tej misji Księgi Klątw. Bardzo potrzebne mi właśnie do kolejnego poziomu biologa, czy misji biologa na 40 poziom. Misje biologa na 40 poziom polegają na dostarczeniu 15 księg klątw. Księgi klątw właśnie tropi się z desek pod świątynią. Używa się też ich tak jak zęby orka do ulepszania różnych przedmiotów. Księgi klątw. Co dostaje się za księgi klątw od biologa? Od biologa dostaje się szkatułkę i chyba obronę. Nie obronę. Szybkość ataku, tak. Szybkość ataku się dostaje. Jeżeli nie, to będzie napisane gdzieś, czy nie. No i tutaj już oddanie misji do Vodarim. Wytropiliśmy tam informacje z wodza orków. On nam list. Tak, mieliśmy wytropić list. List. Pokazujemy mu ten list i dostajemy trochę doświadczenia. Akurat wpada nam 50%. No a tutaj bijemy sobie Tigrysa, żeby zdobyć kolejną mapę skarbów, już trzecią, mamy trzy. No i potrzebujemy jeszcze jedną.
przypomniało mi się, że jeszcze wzięliśmy jedną misję na wydropienie chyba szalu i dyktryny w świątyni Hwang. No ale to już zaraz niedługo będzie pokazane. Na razie kończymy misję z mapami skarbów. Wracamy do Son, który jest zadowolony i sprawdza mapę, łączy ją i dowiadujemy się, że musimy odnaleźć skarb, który jest zakopany gdzieś niedaleko w M1. Okazuje się, że on jest zakopany pod staruszkiem. Trzeba kliknąć na staruszka. Myślałem, że to trzeba gdzieś jechać, ale nie, to trzeba kliknąć na staruszka. Jak widać, o. Wystarczy na niego kliknąć, o tutaj kopię i okazuje się, że znaleźliśmy szkatułkę, którą trzeba następnie dostarczyć do Son. No i dostaliśmy 1 400 000 doświadczenia i zamkowy hełm plus 1. No i tak jak już wspomniałem, teraz trzeba wydropić szal i dyktrynę. Więc jesteśmy już w świątyni Hwang. Teleportuje się do niej, jakby ktoś nie wiedział, na samym środku z Bo. Stoi taka duża świątynia, przez nią właśnie się idzie. No już jedną rzecz świątynny szal wydropiliśmy. Musimy jeszcze dyktrynę wydropić. O, zaraz powinna polecić, gdyż szybko to leci. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma zamiaru dropić, można sobie te przedmioty zakupić. Często w godzinach popołudniowych wystawiają ludzie właśnie tam dużo sklepów. No i często właśnie można spotkać te szale i dyktryny oraz różne przedmioty do misji. Tutaj widać właśnie jeszcze dropią nam nieznane talizmany z plusem i bez plusa. Zbieram je, przydadzą się do ulepszania. Ogólnie wszystkie ulepszacze sobie zbieram na jedną postać. Mam taką, że mam tam ulepszacze i po prostu je tam trzymam. Jeżeli potrzebuję do czegoś ulepszania, sobie biorę. Nie ma tak, że jakiegoś ulepszacza nie zbieram czy coś. Po prostu wszystkie ulepszacze zbieram. Zawsze może się przydać, nie wiadomo. No, zaraz będzie tutaj. Jak tropniemy. No i jest. Świątynna dyktryna. Świątynna. Tak, wydropiona. To czas wrócić do trenera mocy smoka. Oddać mu szal i dyktrynę świątynną. O, jest i dostajemy kuleczkę 1 700 000 oraz 1 700 000 doświadczenia oraz 3 diamenty. Diamenty są niezbędne do robienia miejsc w biżuterii. Slot się robi, żeby wsadzać tam na przykład do ebonitowych kolczyków ebonit. No i żeby mieć takie miejsce właśnie na ebonit, trzeba zrobić sobie miejsce diamentem. No a tutaj wbiliśmy kolejny poziom. Dodajemy umiejętność w zbrojkę. Kolejny skill, który będę kręcił na M. No i kolejna misja. Jest to misja bardzo śmieszna, moim zdaniem. I bardzo łatwa i opłacalna. Musimy mieć tylko 10 siana i dostarczyć je tajemnemu, a dostajemy za nie 1 800 000 doświadczenia. No i po wbiciu się 47 możemy, tak jak już wspomniałem, wydropić sobie stronę z Best Kapitana. Więc pojechałem wydropić, patrzę, pierwszy Best Kapitan, ubijam, no i strona poleciała na farcie. Wielkim fartem nam za pierwszym razem poleciała.
No tam jeszcze odebraliśmy za Siana misję, księgę misji. No i oddajemy stronkę pamiętnika do Uriela. Uriel jak zwykle ją tłumaczy, można sobie zastopować, przeczytać tłumaczenie. No i dostajemy 2 miliony doświadczenia. Czyli trochę expa wpada, tak jak już wspominałem, są to bardzo opłacalne misje ze stronami pamiętnika. No i teraz czas na stronę kolejną. No kolejną stronę wystarczy jechać do Lochu Pająków i kliknąć na pomnik. Znajduje się tam kolejna strona. No i wracamy do Uriela. Już było coś tam informuje nas właśnie o tej stronie. No i informuje, że więcej czasu potrzebuje na odszyfrowanie, a w międzyczasie dostaniemy kolejne zlecenie od niego. Będziemy musieli udać się do muzyka Yuhwan w drugim mieście, który poinformuje nas, że kolejną stronę można znaleźć u pustynnych zawadiaków. Gdzie ja zabiłem pustynnych zawadiaków, nie, moim zdaniem nie opłaca się iść na pustynię ich szukać, lecz lecieć sobie do doliny i ubijać metki 4-5. Od razu mi poleciało chyba przy drugim metinie. Nie od razu, tylko przy drugim metinie. Lepiej jest, po prostu więcej ich wypada z tych metinów. Coś mnie małe wspięcie, dobra. Wracamy. No i tutaj wracamy sobie do Yuhwana, który każe nam iść do Uriela, ponieważ znaleźliśmy stronę. Wita nas Uriel z powrotem. Tam parę informacji nam podaje. No i kolejne tłumaczenie teraz z szóstej strony. No i dostajemy teraz 3 miliony doświadczenia. No i polujemy sobie teraz na kolejną stronę. Trzeba było zabijać wężowych mieczników. No i oddajemy ósmą stronę. No i znowu tłumaczenie. Otrzymaliśmy peleryny męstwa, które na pewno się przydadzą. No i tutaj dobijamy sobie kulkę. No, kolejne 50% teraz w V1. No i teraz odebranie wspomnianych wcześniej oszczepów dla Octavio. Trzeba poczekać chyba 24 godziny na te harpuny czy tam oszczepy. Tutaj dobicie 75%. Dobiliśmy sobie 75%, no i dobijanie levela w V1 49. No, patrz, już mam 49, jeszcze tylko jeden level. I 50. Status czarowaną zbroję, dawaj. Dobra. No i wracamy po raz kolejny po te harpuny. O, miejsca zabrakło, trzeba trochę miejsca zrobić i zaraz bierzemy sobie harpuny z ziemi. Elegancko. Nie da się wyrzucić, nie da się handlować, niestety. No idziemy do Octavio oddać mu te harpuny. Zobaczymy, ile nam tam expa wpadnie. Przepraszam. Najpierw jeszcze trzeba odebrać jedną misję. Dobra, i teraz będziemy mogli sobie
oddać mu harpuny. A jednak nie on nam zlecił to zadanie, a harpuny trzeba oddać do rybaka. Dostajemy 500 yang i 3 czone karasie chyba, czy amury. Misje. Dziwna groda. Dobra, dobijemy sobie tutaj już 50%. 75. No i 50. level dobijamy. A zaraz po dobiciu 50. będzie otwieranie szkatułki. Na poziom 50. szkaty ucznia. Teraz tu już jest chyba szkatułka eksperta, czy jakoś tak. Więc możecie sobie obejrzeć drop. Na dzisiaj to już wszystko. Ja się z wami żegnam. Zapraszam was do oceniania i komentowania. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam.